Welcome to Paradise. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light'a 2. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i pogadajmy z kolejną osobą. Szukam Sophie. Dokąd poszła? Powiedziała, że ma coś ważnego do załatwienia. Poczekaj z nami. Jeśli chciałeś sprawdzić, czy mam chłopaka, to nie, nie mam. Co nie znaczy, że masz u mnie jakiekolwiek szanse. Bo nie masz. Jeśli sądzisz, że obchodzi mnie, czy masz chłopaka, to mam to w dupie. Co nie znaczy, że jak zmienisz zdanie co do moich szans, to ja też zmienię zdanie. Dobra. Co cię sprowadza? Pilnujcie dziś, Barneya. Ten facet jest jak neon z napisem Wielkie Kłopoty. Fakt. To może być bardzo długa noc. Brudne fiuty! Chlebcie, pacierze! Dobrze jej powiedział. Dla świata jest lepiej, gdy milczysz. Zapomniałem, kurwa, że on nie mówi. Znaczy, że nie słyszy. Tylko... Hej, widzieliście Sophie? Sophie, tak. Poszła i... Powiedziała... Poszła tam. Właśnie. Dzięki. Czekaj. Jeszcze... Jeszcze jedna sprawa. Coś nie tak z twoim... Nie działać ci... szwankuje, no... Tata pyta, co jest nie tak z twoim radiem. O, czasem skrzeczy, ale póki działa, nie ma co w nim grzebać. Mogę cię o coś zapytać? Jasne. Mów mi, Aiden. Vincenzo. Aiden, jak się zostaje pielgrzymem? Jesteś mordercą? Vincenzo! Co? Dlaczego? Skąd ci to przyszło? Tato, pytam, bo mnie to interesuje. Opowiesz mi o tym, Aiden? Nie jestem wcale taki ekscytujący. Musiałem zabijać, ale nie jestem mordercą. Bycie pielgrzymem to dla mnie tylko droga do celu. Jakiego celu? Vincenzo! Zostaw go! W spokoju! Do znalezienia mojej jedynej rodziny. Znalazłeś? Jeszcze nie, ale mogę być blisko. Oby ci się udało. Ja nigdy nie znalazłem Federica. Kogo? Federica. Był moim najlepszym kumplem. Byliśmy jak bracia. Znaliśmy się od zawsze. Zniknął tak samo jak inne dzieci. Z powodu tych jebanych testów. Testów? Mówisz o testach Gierę? Słyszałeś, że kiedy zbudowali mury, próbowali tu opracować szczepionkę? Wszystko trafił szlak po paru tygodniach. Pewnego dnia Federico rozpłynął się w powietrzu. Graliśmy w nogę. Potem poszedłem do domu. On też. Nigdy go już nie zobaczyłem. Jestem pewien, że go zabrali. I to nie wszystko. Widzisz, nie był jedynym dzieckiem, które zaginęło tamtej zimy. Było ich więcej? W tym samym czasie zaginęły dwie dziewczynki z budynku obok. I więcej dzieci w całym mieście. I żadnego nie udało się odnaleźć? Nie, ale biorąc pod uwagę to, co mówiła matka Federica, chyba wiem, co się stało. Federico miesiąc wcześniej był w szpitalu z zapaleniem płuc. Jego matce powiedzieli, że jakiś lekarz GRE zlecił badania krwi, ale nie powiedzieli jej dlaczego. Tydzień po tym, jak wypisali go ze szpitala, nagle zniknął. Pamiętasz nazwisko lekarza? Nikt go nie znał. Nikt w szpitalu nie powiedział nam nic poza tym, że robił coś tajnego dla GRE. A potem wszystko szlak trafił. GRE się rozpadło. Później część dzieci znaleziono w Central Loop. Ale nie Federica. Każdego dnia zastanawiam się, co się z nim stało. Mam nadzieję, że żyje. I że kiedyś go znajdziesz. No dobra. Nie twoja liga. O, jest. Jestem. Jak twoje radio? Już działa? Czasem działa, czasem nie. Jak mu się zachce. Suzy, Logan! Przysięgam, że ich rozszarpię, a potem zeżrę!
Sklak! Ralph! Wasze zdrowie! Kocham was! Co teraz? Pamiętasz początek upadku, Aiden? Mgliście. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Przez jakiś czas broniliśmy kościoła przed zarażonymi. Moja matka dowodziła. Każdego dnia traciła dziesiątki ludzi. Próbowała utrzymać wszystkich przy życiu, a ja pilnowałam Barneya. Błagała stróżów prawa o pomoc, ale ją zignorowali. W końcu została ranna. Świtało. Zaprowadzili mnie do niej. Na dach zakrystii. Spojrzała na mnie i kazała mi obiecać, że zaopiekuje się bratem. Powiedziała to takim tonem, jakby pożyczała mi samochód i chciała, żeby wrócił nietknięty. Potem wyznaczyła Karla na swojego następcę i mnie na jego zastępczynię. Wyrośniesz na dużo lepszą przywódczynię niż Karl, powiedziała. Ale dopóki świat płonie, ludzie nie będą słuchać kogoś tak młodego. Myliła się. Całe życie myślałam w taki sposób. Koniec z tym. Teraz rozumiem moją matkę. Przywódczyni musi być bezwzględna. Wtedy nie byłam gotowa. Teraz jestem. Chyba wiem, co masz na myśli. Wiem też, co to strata. Mówisz o kimś konkretnym? O mojej siostrze. Przykro mi. Może nie musi ci być przykro. Okaże się. To przez nią. Przyszedłeś do miasta? Tak. Sophie, musimy pogadać. Pora działać. Im szybciej to zrobimy, tym gorzej będą przygotowani. Aiden. Źle zaczęliśmy znajomość. Łyczek na odwagę? Jesteś pewien, że powinieneś tyle chlać przed misją? Ja? Mam najmocniejszą wątrobę w Villador. Martw się o siebie, pielgrzymku. Gdzie Sophie? Tam. Na dachu. Mam cię na oku. Ale mnie ten koleś wkurwia. Interesujące. Okazuje się, że especy nas obserwują. Niech zobaczą, co stanie się z Jackiem i Joe'em. Co może stać się też z nimi. Mówiłaś, że to pora na działanie. Działamy. Wysłałam do obozu troje zwiadowców. Karl i Kryształy muszą być gdzieś wewnątrz budynku. Obozy bandytów. Zbliż się do obozu bandytów i wykorzystaj lotarnetkę do zidentyfikowania punktów wejścia przywódcy obozu oraz elementów otoczenia, które można wykorzystać. Aby przejąć obóz bandytów, musisz zabić przywódcę obozu i jego poruczników, a potem zająć obozowy totem. Gdy przejmiesz obóz, ustanowisz bezpieczną strefę i zdobędziesz dodatkowe nagrody. PD, broń, stroje i tak dalej. Okej, jak to wygląda na mapie? Warta jest nieliczna. Pewnie większość śpi. Jest kilka wejść do obozu. Wbicie od frontu to samobójstwo. Najwięcej straży. Ty idź pierwszy. My ruszymy z drugiej strony. Weźmiemy ich z dwóch stron. Jak coś pójdzie nie tak, wycofujemy się do bazy. Gdzie? Do motelu Tango. Wejście od frontu jest samobójstwem, tak? Tornicka była pod V, czy pod C? Pod B, dobra. O kurwa. Wyskoczyłem.
Dobra, ale to jest... To jest ta misja, w której będziemy próbowali zrobić to po cichu. Skradanie się. W takim miejscu najlepiej się skradać. Wciśnij Alt, aby kucnąć i przemieszczać się, wykorzystując kierówki, dzięki którym będziesz mniej widoczny. Wykorzystuję momenty otoczenia do rozpraszania wrogów. Monety, butelki i cegły powodują hałas, który przyciągniesz ich uwagę. Zakradnij się do wroga i naciśnij, aby go wyeliminować. Poznaj umiejętności bojowe, dźwignięcie, aby eliminować wrogów szybciej i ciszej. Zmiana planów, Aiden. Zaatakowali naszą kryjówkę. Kto? Sophie? Są tam moi ludzie. Znajdź Karla. Uratuj go i odzyskaj kryształy. Szybko. Zrobię, co mogę. Lecisz ze mną w chuja? Nie. Trzeba się temu dobrze przyjrzeć. Wojownik jest jakiś. Idziemy od nas. Już jesteś. Nie wyszło tak, jak miało wyjść. Coś mi się przewidziało. Kurwa, to co? No. To źle wróży. Coś mi tu nie pasuje. Ważne, że ziomeczka od alarmu dość szybko ściągnąłem. A to wojownik jest, sorry. To nasz jest. Nie mogę go ubić, a to nasz jest przecież, gościu. Już po tobie, Fiucie. Tu chłopa najebać próbuje, a kurna gość jest przecież po naszej stronie. Nie ma dla ciebie ucieczki. No i mu się umarło. Dawaj tam. Ucznie, jak komuś dupnę to. Ciach. Zdzidy. Co to w ogóle jest? Nie ma. Kto tu wszedł jak do siebie? Ja. I co mi teraz zrobisz, typie? Coś tu śmierdzi. Ty się kurwa umyj, śmierdzielu. Gdzie on łazi? Ja mam czuć, jak ty żeś wpierdol dostał. Przestań dzwonić na alarm, mędrze. No i git. Wódca leży.
Ile kurde mają? Zamek trudny, dobra, dawaj tam. Taki trudny, nie? Ten zamek. Kurde, ile tu jest rzeczy. Bełty do kuszy, ty. Będę miał kuszę? W którymś momencie. Dobra, uleczmy się w sumie. Ciemno tu jak cholera. W sumie, tak szczerze mówiąc, to i tak wyszliśmy od przodu, nie? A, czekaj, kurde. Cały bandytów zniknie. Może jeszcze się rozejrzyjmy. Jak ma to zniknąć, to nie za bardzo mi się to podoba. Zwłaszcza, że tu jeszcze trochę różnych ciekawych rzeczy leży. Dobra, ale jeszcze też mnie ciekawi. O, tu jest na przykład jeszcze. Tam wejść, bo tam jest jakiś... cegła. To już nasi raczej chodzą. Dobra, ale tam jest jakiś zrzut czy coś. O kurwa, ty, przeżyłem. Dobra, dobra, zaraz. Nie odpuszczę, póki tam nie wejdę, nie? Ale na takich rzeczach to sobie można tak parkour ćwiczyć, że... No ale jestem trochę wyżej, tak? A mogę przejechać tam. Się nie wdrapię. Było drugie przejście, ta? W sensie wejście. No dobra, wszystko spoko, tylko czy da się tu jeszcze wejść wyżej? Da się. Dobra, mamy to.
O kurwa. Nie wiem, czy ja tam doskoczę w ogóle w jakikolwiek sposób. Dobra, ale poszedłem znowu wyżej. Coś tu kolejnego znajduję. O kurwa. Dobra, w ostatniej chwili zdążyłem. Chodzisz na strzeżony obszar. Ja i co my tu mamy? Czan wojskowy, dobra. Pięknie. Tu sobie mogę zjechać. Tej linki chyba nie doskoczę, nie? Musiałbym wskoczyć na to i podjechać wyżej. O. Okej, no to sprzęt wojskowy znaleziony. Bardzo mnie to cieszy. Tu już chyba wszystko też przyjrzę. O nie. Coś zostało. Dobra. Chyba wszystko. To co jeszcze jest? Chyba chodziłem już. Tak. Dobra. Mamy wszystko w takim razie zebrane. Możemy odpalić to. Dobra. W tej chwili ciśnień dzieją się naprawdę nieciekawe rzeczy. Raz sobie pogadamy. Nie chcę mieć same gówno na razie powybierane, czyli te najtańsze. Zielonych nawet nie biorę, o niebieskich i fioletowych to nawet nie będę myślał aktualnie. O, te mają trochę mniejszy damage, więc sobie je wykorzystajmy. Właśnie nie wiem nadal w co chcę iść, nie? To jest najgorsze. Rengar to jest klasa, która się skrada. Ale mam tu cały czas kropkę. O, to są nowe. Chyba w wymiatacze pójdziemy, nie? Co jeszcze tu mam? A broń jakąś jeszcze. Dobra, pohandlujmy. Chcesz czegoś wyjątkowego? Jasne.
Nieźle, kolego. To jest wszystko, co on ma. Dobiliśmy targu. Łącznie z zasobami. To ci się spodoba. Do zobaczenia. Dobra, a jeszcze coś chyba miał. Potrzebujesz czegoś? Czy jest tu ziomek, który jest od ulepszania? Wreszcie ktoś pokazał tym gnojom, gdzie ich miejsce. Chyba nie ma go w tym obozie, nie? Tak, jest tylko handlarz. Bo tutaj w tym obozie jest jeszcze... Rzemieślnik chyba, tak? O, tu jest. Którego można parę rzeczy ulepszyć. Ale tu go nie ma. Pomodlę się za ciebie. Dzięki, jestem niewierzący. Pielgrzymie, gdzie pozostali? Zostali zaatakowani. Gdzie kryształy? Tam. Wywołaj Sophie, szybko. Sophie, mam Karla. Jest cały. Co z wami? Sophie? Sophie, jesteś tam? Musisz im pomóc, Aiden. Gdzie są Jack i Joe? Uciekli z obozu, kiedy usłyszeli walkę. Nie wiem, co planują. Powiedzieli, że czekają na wsparcie. Jakie wsparcie? Nie jestem pewien. Joe wspominał o renegatach, niedobitkach armii stacjonujących na zaporze po drugiej stronie miasta. Ostatnio widziano ich na bazarze. Dokąd mam iść? Do motelu Tango. Sophie ma tam kryjówkę. Biegnij! Szybko! Dobrze, że jesteś. Gościu, ja nie lubię biegać. Dobrze, że pisze idź, a nie biegnij. No dobra. Tak naprawdę tu wszystko, co się dało zrobić, to jest zrobione oprócz tych niebieskich rzeczy, tak? Bo jeżeli dobrze rozumiem, to coś jeszcze w ekwipunku mi się pojawiło teraz. A, bo handlowałem, no tak, zapomniałem. Ulepy jakieś w tym, dobra. Jeśli dobrze rozumiem, już po tylu godzinach grania, to... Te wszystkie znaczniki zapytania to mogą być różne wyzwania, jakieś tam źródła tych UV, questy dodatkowe i tak dalej. Aczkolwiek nie wszystko się da zrobić, nie? Czyli jeżeli tutaj mamy terytorium ocalałych, to jest w placówce handlowej sprzedawca oferuje świece, części inne tak dalej, artefakty znalezione na niższych ulicach. Aiden może tam również spotkać ocalających, potrzebujących jego usług. I krótko mówiąc, tutaj można jakiegoś questa też zdobyć, tak? Na tej zasadzie to działa. Brakuje mi jednej opcji, która by była teleportacją z jednego jakby obozowiska do drugiego. Aczkolwiek też kumam, że no fajnie jest tutaj pozwiedzać i pozbierać wszystko, co tutaj się znajduje, nie? Więc myślę, że jednak sobie zrobimy tutaj wszystkie rzeczy, które są na tych mapach. Tylko kurde, najgorsze jest to, że tu jest jeszcze tyle tego. Plus jeszcze mamy dodatek, który odinstalowałem, żeby mi nie mieszały się questy. Więc trochę tego jest do robienia, nie? Można mieć kilka znaczników? Ważne, że nie można mieć kilku. Dobra, no w następnym odcinku na pewno pójdziemy sobie tutaj, do tego miejsca. A na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętaj o kciuku, subskrypcji, dzwoneczku i miłego popołudnia. Cześć!